Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale Pewnie i w tym filmiku pokażę wam moje wszystkie kwestie dla moich potrzeb. To jest 6 stycznia, miałam urodziny i zapomniałam o moich urodzinach agenci w filmiku i za to was bardzo przepraszam. I jak chcecie, możecie mi złożyć życzenia w komentarzach, ale jak nie chcecie, to was oczywiście nie zmuszam. Mam już 10 lat, no i zaczynamy. Więc zaczniemy od tego najfajniejszego budaku do mojej pet shop, więc to jest buda. W tej budzie siedzi mój ukochany jedyny pet shop, Kremuka. To jest bardzo odpis, ale nie się budą, tak? Więc buda też jest bardzo ładna. Ma tutaj takie dwa okna. I tutaj jeszcze napis LPS. No i to buda jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba, że jest w tym budzie. Pewnie cały czas się przerasam, ponieważ ja mu podniesiono do góry, cały czas się ślizga. I te pierna też nie może uszy. I prawie tego buda w ogóle nie może wsadzić do tej budy, ale jakiś cud czasami mi się go daje wsadzać. Okej, sobie układam. I przepraszam za wszystkie pomyłki, ale muszę się ponawidzać, ponieważ za chwilę będę się uczyć do widzenia. Tak, dokładnie kolejny sprawdzam super po prostu super. Dobra. To już jest ważne. Sorry, że to zadam, ale już jedną rzecz. To jest ta biłeczka, bardzo fajna, którą znalazłam w moim domu na dzwonce. Nie pamiętam, gdzie dokładnie to nazwę, ale mi się wydaje, że w moim domu, tutaj w moim pogodzie. Tak mi się wydaje. Dobrze, więc to jest takie coś, które się bawię, no i to jest taki lingo, frisbee, byśmy sobie, no i tylko po prostu rzucam i bawię się, ale co, pomimo też odwarów, to zrzucają nawzajem. Okej, więc to jest papuga, ale to papuga ma wędę. Ona ma taką, jakby trąbę, zapomniałam jak to się nazywa. Możecie mi napisać w komentarzach, co to jest. I sobie tak szybko mówię, ale naprawdę muszę się uczyć tego sprawdzić, no ponieważ ten sprawdzenie będzie bardziej trudny. No i ta trąba jest bardzo fajna, bardzo ładna, jest taka fioletowa, ma łapkę jakiegoś zwierzaczka. No i można tą trąbą się bawić na różne sposoby. To jest gazela. Nie wiem, czy dobrze mówię nazwę tego zwierzęcia, jak chcecie, możecie napisać w komentarzach, żebym wiedział. No i co ta nie gazela tutaj ma? Kwiatka, dokładnie. Ten kwiatki bardzo ładny, różowy, tutaj ostatnie, to mam dla was, jest tak, co do podnoszenia, więc to było na tyle, pa, muszę kończyć.